Władze miasta zdecydowały o kontynuacji programu Mały Mistrz. W każdej z tczewskich szkół dzieci z wybranej klasy pierwszej będą zdobywać sprawności związane z edukacją ruchowo-sportową. Program Mały Mistrz jest w Tczewie realizowany od roku. Niedawno na bulwarze nadwiślańskim z inicjatywy koordynatorki programu w naszym regionie Iwony Iżyk spotkały się dwie klasy małych mistrzów ze szkoły podstawowej nr 5 i z dziesiątki. Na czym polega program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Urząd Miasta, wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty Sylwia Olek. Dzieci uczą się różnych dyscyplin sportowych, zdobywają nowe umiejętności. A głównie dzięki temu, iż na zajęcia na edukację wczesnoszkolną w ramach WF-u w pierwszej klasie wchodzi wykwalifikowany nauczyciel wychowania fizycznego, który te zajęcia łącznie z nauczycielem wychowania przedszkolnego prowadzi i wdraża nauczyciela do pracy pomagającej wykształcić różnego rodzaju dyscypliny wśród małych uczniów. W każdej z tczewskich szkół podstawowych wybrano jedną klasę pierwszą, której uczniowie przez 3 lata będą miały dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego. Nie są to zwyczajne zajęcia. Odbywają się nie na korytarzach szkół, ale w obiektach sportowych, salach, boiskach, basenach czy w terenie. Dzieci korzystają z zakupionego ze środków programu nowego sprzętu sportowego. W klasie pierwszej zajęcia prowadzą wspólnie nauczyciel-wychowawca z nauczycielem wychowania fizycznego. Mają ściśle określony program, dzięki któremu dzieci zdobywają sprawności. W ciągu roku szkolnego trzeba zrealizować 6 sprawności. Są to rowerzysta, turysta, gimnastyk, tancerz, lekkoatleta, piłkarz, pływak, wodniak, no i zimą sprawności zamiennie można łyżwiarz, saneczkarz bądź narciarz. Udało się dzieciom z dziesiątki zrealizować wszystkie te sprawności, bo no już ten rok szkolny się kończy. Tak, dzisiaj realizujemy sprawność turysty, zostaje nam jeszcze lekkoatleta i właśnie we wtorek będzie zrealizowana do końca ta sprawność, był już skok w dal, będą jeszcze biegi i łącznie z rodzicami, bo jest bardzo duża rola rodziców również w realizacji tego programu, będą wręczone legitymacje, ponieważ te sprawności zdobywa się na zasadzie wklejania takich nalepek do legitymacji i ostatnią właśnie taką naklejką jest Mały Mistrz. Jeden rok jest już za nami. Ministerstwo ogłosiło kolejne rozdanie. Od 1 września 2015 wchodzimy po raz drugi i znowuż pierwsze klasy po jednej z każdej szkoły podstawowej przystąpią do tegoż programu. Mały Mistrz jest przemyślanym narzędziem edukacji sportowej. Rozwój to jedno, ale ważne jest to, że program dla dzieci jest bardzo atrakcyjny, daje radość i satysfakcję. Dla dzieci jest to bardzo fajna forma spędzania czasu w ruchu. Nie są to zwykłe lekcje WF-u, my się nie zatrzymujemy tylko na korytarzu szkolnym czy też w sali gimnastycznej, ale właśnie przenosimy ten ruch na powietrze, przenosimy do innych szkół, robimy coś wspólnie, wyjeżdżamy, wychodzimy, włączamy rodziców, włączamy środowisko lokalne. Także no, dzieci czują się wyróżnione, że mogą ten program realizować.